Piotr Kazimierski, wójt gminy Drelów. 2020 rok, panie wójcie, w gminie Drelów. Trudny rok dla całego kraju, dla samorządów, dla rodzin, dla ludzi. Jak to wygląda w samorządzie gminy Drelów? Zapewne nie będzie wyglądało inaczej. Rzeczywiście rok wielkiej niepewności. Mam nadzieję, że rok przełomu, że wreszcie pożegnamy pandemię, jeśli nie w sposób definitywny, to przynajmniej ograniczymy zagrożenie i nie będzie nas po prostu tyle umierać, bo dane dotyczące zgonów nas wszystkich naprawdę przerażają. Nie ma co mówić, ale rzeczywiście porażająco źle to wygląda. Mam nadzieję, że nowe warianty nie będą już aż tak śmiercionośne i nie będą doprowadzać do destrukcji i naszej świadomości, naszych nowych kolejnych lęków i problemów, ale też i finansowo, nie ukrywajmy, wszyscy na tym tracimy bardzo mocno. Gospodarka jest dławiona przez pandemię, a to się w sposób bezpośredni przekłada również na budżet samorządu, bo przecież samorządy nasze nie mają wielkich środków z funduszy własnych, bo musielibyśmy w sposób nieograniczony podnosić podatki, na to mieszkańców po prostu zwyczajnie nie stać. Żyjemy z subwencji i dotacji, funkcjonujemy również dzięki funduszom europejskim, funduszom rządowym i tutaj te też są w dużej mierze ograniczane, bo są przecież uzależnione od możliwości finansowych państwa. Oczywiście Bogu dziękować jakoś sobie radzimy, jak zresztą gminy sąsiednie, nie zasypujemy gruszek w popiele i staramy się korzystać z funduszy tak, gdzie jest to możliwe. Liczymy na wsparcie z funduszy europejskich. Nowy PROW już jest wstępnie ogłaszany, ponad 100 milionów euro będzie do wzięcia. Będziemy przygotowywać wnioski o fundusze europejskie, ubiegać się o środki finansowe. W tym momencie już konkretnie bardzo potrzebne nam na budowę oczyszczalni ścieków. Natomiast ten rok, na razie budżet jest napisany, na razie budżet mamy z nadwyżką. Nadwyżkę przeznaczamy na spłatę zobowiązań, które zaciągnęliśmy wcześniej na potrzeby budowy wodociągów, przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarnych. Tych mamy na naszym terenie już bardzo dużo, właściwie już na tyle, że już nie zgłaszają mieszkańcy nowych potrzeb, jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalni ścieków czy instalacje solarne. Z fotowoltaiką radzimy sobie właśnie na bieżąco. W związku z tym pozostają w tych najważniejszych zamierzeniach inwestycyjnych przede wszystkim drogi, więc cieszymy się bardzo, że udało nam się z pieniędzy z Nowego Ładu uzyskać dofinansowanie do budowy, no właściwie sfinansowanie, bo tak trzeba nazwać, bo 95% kosztów pokrywają pieniądze z funduszy z Nowego Ładu. Udało nam się podpisać promesę uzyskać promesę na 9,5 miliona złotych i te środki w części zostaną wydane w tym roku, zostanie za 3,5 miliona trzy odcinki dróg gminnych i zostanie przygotowana kolejna droga, najdłuższa droga w gminie, droga nowa, jeszcze nie na całym odcinku, wybudowana na odcinku ponad 2,5 kilometra w przygotowaniu w tym roku i w budowie na początku roku następnego. Będziemy się też ubiegać o kolejne środki finansowe na kolejne zadania, inwestycyjne, które ogłosił, czy już ogłosiło ministerstwo. Natomiast na bieżąco, już za kilka dni, mam nadzieję, że do 15 najpóźniej rozpocznie się montaż instalacji fotowoltaicznych, których mamy do wykonania w bieżącym roku 220. Też ze środków z funduszy zewnętrznych w ramach programu Prosument będą te instalacje fotowoltaiczne montowane na naszych dachach. W tym roku również dzięki wsparciu z funduszy europejskich uzyskanych w poprzednich latach zmodernizujemy kompleksowo oświetlenie uliczne. Wymienione zostaną stare oprawy na oprawy nowoczesne, oprawy LED-owe. Być może jeszcze kilka nowych punktów świetnych się pojawi i tutaj też liczymy na oszczędności z tego tytułu. Środki finansowe też z zewnątrz, prawie 2 miliony złotych wartość projektu i ponad 1 300 000 dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Łącznie na inwestycje wydamy ponad 8 milionów złotych. Nie powiem o tych skromniejszych, prawie 500 tysięcy przeznaczamy na fundusze sołeckie. Tu już mieszkańcy w ramach pieniążków, które należą się im z tychże funduszy właśnie, będą remontować, upiękniać okolice swoich domów ludowych przeważnie, bo głównie na to środki są przeznaczane, bądź ewentualnie na remonty dróg i cieków wodnych również, bo w większości pieniążki na te cele są przeznaczane. Utrzymujemy szkoły,
mimo ogromnych problemów, mimo podwyżek, które musimy sfinansować z własnych środków, bo niestety budżety te są niedoszacowane. Utrzymujemy 4 szkoły podstawowe nasze i jedną szkołę społeczną, którą też wspieramy oczywiście dotacjami. Czyli jak na możliwości finansowe nasze, samorządu naszego, gdzie 5,5 tysiąca mieszkańców mieszka na ponad 20 km kwadratowych, czyli dużej powierzchni naszej gminy, to wyzwanie nie lada. Radzimy sobie, bo uważam, że jednak wielu z nas, Państwo radni również to potwierdzają, że szkoła to status miejscowości, brak szkoły to znaczne obniżenie tegoż statusu, w związku z tym za wszelką cenę, na ile jest to możliwe, na ile udaje nam się pozyskać fundusze zewnętrzne i zaspokajać potrzeby mieszkańców w kwestiach inwestycji, to swoje własne środki przeznaczamy na dokładkę do oświaty, a nie mało, bo prawie 5 milionów złotych z własnych środków do oświaty w tym roku dołożymy. Niestety, ale szkoły ocalały, przedszkole funkcjonuje, oddziały przedszkolne w szkołach funkcjonują, młodzi mieszkańcy nie mają problemu z oddaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych, czy w szkołach, czy w naszym przedszkolu samorządowym, które w dwóch punktach na ulicy Bankowej i przy szkole podstawowej w Drowie funkcjonuje, dlatego też uważam, że te najważniejsze zbiorowe potrzeby mieszkańców zabezpieczamy. Oczywiście wiele jest jeszcze do zrobienia. Liczę na to, tak jak mówiłem na wstępie, że wreszcie uporamy się z pandemią, albo przynajmniej ograniczymy jej zasięg i będziemy mogli bardziej otwarcie i odważnie wracać do normalności. Sprawdza się współpraca z sąsiadami. Mowa o powiecie, bo kolejne drogi, tym razem na Sokule, z tego co wiem, w budżecie powiatu są wpisane pieniądze na kolejny etap prac, ale to, co bardziej mnie interesuje, chciałbym o dwa zdania. Współpraca z sąsiadem gminą Międzyrzec Podlaski, związek międzykomunalny. No tak, jeśli chodzi o powiat, no to od lat współpraca wygląda rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze. Mogę powiedzieć wzorowo, świetnie. Dogadujemy się z władzami powiatu. Cieszymy się bardzo, że właśnie tak to wygląda. Rzeczywiście droga w Sokulu, ostatnia miejscowość, do której nie pojedziemy w gminie Drelów na chwilę obecną, jeszcze niestety drogą asfaltową, i to mam nadzieję w tym roku właśnie się zmieni. Oczywiście gmina będzie współfinansować tą budowę i będziemy się też do tego dokładać w odpowiednich proporcjach do powiatu, bo bardzo, bardzo nam zależy. Sokule w tym roku będzie szczególnie docenione, bo oprócz tego, że będzie tam wykonana nawierzchnia asfaltowa na tym odcinku prawie 3 km, wreszcie dotrze tam też wodociąg. Mamy z subwencyjnych środków prawie 1 000 000 złotych i przeznaczymy go w tym roku właśnie na zwodociągowanie Sokula. Będzie to ostatnia wieś, do której jeszcze wodociąg nie dotarł z racji znacznej odległości, ustronności tej miejscowości, i będziemy mogli się pochwalić już zupełnie 100% zwodociągowaniem naszego samorządu. A rzeczywiście było to wyzwanie nie lada, bo lat temu kilkanaście rozpoczęliśmy od 7% zwodociągowania gminy. Dziś mamy 100% prawie. A żeby zobrazować sytuację, to wygląda to tak, że na kilometr magistrali wychodzi średnio 2,5 przyłącza wodociągowego. To sobie proszę wyobrazić, że jeśli policzymy przyłącza wodociągowe, ilość mieszkańców, którzy odbierają wodę, i ilość magistrali, no to mamy taką średnią 2,5 przyłącza na kilometr. To mówi o rozległości obszarowej naszej gminy i jakby trochę nas usprawiedliwia, że dopiero teraz gminy udaje nam się zwodociągować. Natomiast jeśli chodzi o współpracę, ja życzyłbym sobie zawsze takiej współpracy ze wszystkimi, aczkolwiek nie mogę narzekać, bo wokół nas sąsiedzi są nam przychylni i współpraca z sąsiadami bardzo dobrze nam wychodzi. Natomiast szczególnie dobrze wychodzi nam współpraca z gminą Międzyrzec Podlaski. Jesteśmy spięci nie tylko związkiem międzygminnym, związkiem śmieciowym, w ramach którego funkcjonuje spółka prawa handlowego, która odbiera śmieci z naszego terenu, dając odpowiednio niższe kwoty niż tam, gdzie komercyjnie gminy kupują usługę od prywaciarzy, tak to nazwę kolokwialnie. No cóż, no granica to jest tylko kreska na mapie. Jeśli samorządy się rozumieją, rozumieją się radni, rozumieją się wójtowie, to można wspólnie sięgać po wiele inwestycji. Nie ukrywam, że odcinamy kupony od tego, że leżymy w bliskim sąsiedztwie miasta, które prężnie się rozwija dzięki trakcji kolejowej czy budowie w przyszłości planowanej obwodnicy Międzyrzeca Kolejnej czy węzła komunikacyjnego, czyli styku 19 z nowo budowane autostradą. Inwestycje może nie w bezpośredni sposób, tak jak to ma miejsce
w gminie Międzyrzec-Podlaskie, bo one są tam lokowane, ale w pośredni sposób również docierają do naszej gminy, tworząc miejsca pracy, a za tym idą podatki, dzięki którym możemy funkcjonować. Także mam nadzieję, właściwie co do tego jestem przekonany, biorąc pod uwagę współpracę z panem burmistrzem i z panem wójtem, że ona się będzie rozwijać nadal w tym kierunku, chyba że myślę, że z pożytkiem dla wszystkich.